Witam was bardzo serdecznie, przenaglona do widza. A to jest kolejny odcinek z gry X-Plane 11. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Dzisiaj kontynuujemy lot z Krakowa do Warszawy. Trzeba sobie przygotować formułkę. Nie trzeba powiedzieć, ale w trafik. Final landing. ALS. Runway 33. Że możemy tu trochę dać mniejsze zniżanie, bo jesteśmy trochę za nisko. I tutaj mamy prędkość za wysoką, więc to wszystko się ładnie wyrówna. Landing lights on. Seatbelt sign on. Już teraz mi się to nie przyda. Mamy tutaj rozpisaną ładnie trasę. Approach. Wiem, że approach. Dobrze, jeszcze trochę mniej zniżajmy, żeby wytrącić tą prędkość przepisowo na 250. Tam się ktoś wypycha w tej Warszawie. Dobra. Zwiększmy sobie tą mieszankę. Silniki praktycznie, no, obroty mają, ale torbu nie mają. Znaczy nie mają tej siły odpychającej samolot, więc aktualnie lecimy na sile opadania. Dobra, możemy tutaj z powrotem na 1500. Scenaria tej wydroszczy się musiałem załadować. Ciekawe. Nie będziemy kołować po tym już to stanowiska, tylko zakończymy po wylądowaniu. I zobaczymy powtórkę samego lądowania. Widzę liczniki tutaj też ładnie wam działają na tym odcinku. Wszystko powinno, mam nadzieję, grać. Dobrze, w prawo dajmy.
Szkoda, że tym pokrętłem się nie da przesuwać, bo ja chcę na 15 lądować. No dobra. No a w ogóle z drugiej strony teraz na ten pas lecę, bo nie rozumiem tego. Że widzę, że trzeba manualnie tu zadziałać, bo samemu trzeba poprowadzić na lot na lotnisko. Wysokość otrzymujmy. Na mój nalot jakiś ten dziepski w ogóle wyszedł, bo my tu powinniśmy od drugiej strony robić ten nalot, ale... Dobra, klapy jedynki. Miast Warszawa. Znaczy klapy jedynki tutaj są klapami piątkami, więc...
Raz klapy jedynki i stoi się klapami dziesiątkami. Potem będą piętnastki. Normalnie ten GPS mnie tutaj coś poprowadził. No wszystko za dobrze, bo... Nie dość, że nie mogłem wpisać tego punktu. Tu mi jeszcze... Dobra. I to jest... I symulacja w prawdziwym życiu takiej sytuacji by nie miała miejsca. Nie w komputerze pokładowym czegoś brakowało. Jeszcze tego by brakowało, co? Lewy silnik się popsuł. Ja nie mogę. Jeszcze tego. Dobra, na start. APU. Bleed APU. Coś to tutaj nic nie było ustawione, tak. By się ktoś pytał, nie jest to ustawione. APU bleed. Left engine. No cóż, ja mogę zrobić. Jobabka. Jobabka jest alfa. Emergency. Landing. Runway 33. Left engine. Fire. Spróbujmy jeszcze raz. Nie no, w życiu nie pójdzie. Nie ma nawet co próbować. APU powinno zostać włączone tak w ogóle.
No już takich przygód ja dawno w Fitzplainie nie miałem. Prawy silnik piłujemy normalnie na maksa. Podkręcił mieszanki, ten pierwszy to w ogóle nie działa, więc mu wyłączmy dopływ paliwa. Teraz trzeba pilnować, że nam się ten prawy nie popsuł, bo to jest nasza jedyna deska ratunku. Już wam nie będę ciął tego nagrania, nie wiem jakie będzie lądowanie jeszcze. Uruchamiałem coś, czego nie chciałem uruchamiać. A co to teraz, przepraszam, miało być? A przekroczyłem dozwoloną prędkość tych klap. Nie no super, jeszcze bez klap teraz trzeba będzie lądować, bo się też popsuły. Flap over speed i coś się popsuło, ja nie mogę teraz jeszcze to. Zresztą moc tego silnika, bo za chwilę będziemy spadać w ogóle. Normalnie mam teraz stresa, jakbym siedział w tym samolocie, no ale cóż. Coś teraz wszystkim ja praktycznie reguluję, więc teraz oddałem ruch autopilotowi. Widzę pas numer 33. Wysuwam podwozie. Podwozie się wysunęło, widzę. Zobaczmy jeszcze z zewnątrz. Jak wygląda nasz samolot z zewnątrz. Dobrze, więc jeszcze raz. Kupa powiedzmy Alpha Topic Final Emergency Landing Runway 33. Lecę bokiem, wyłącz mi tego autopilota. Przejmujemy kontrolę nad samolotem, lądujemy bez klap. Bo się popsuje też. Na pewno może i łagodnie mi się uda wylądować, ale na pewno będzie ostro, jeśli chodzi o hamowanie. Myślę, że wszyscy pasażerowie mają pasy zapięte. No ja jeszcze muszę tu odlecieć kawałek. Teraz aktualnie pas numer 30 trzymam z tyłu.
Musimy się trochę nagnać. I skręcamy. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Dobrze, widzę pas, jeszcze mi się nie udało nad niego. Życzę mi szczęśliwego lądowania. No tego to ja jeszcze naprawdę nie miałem. Idź z tym symulatorze w ogóle. Że mi się silnik popsuł. Chyba się nie pali ogólnie. Ogólnie Fire System to on tu nie działa, więc bym nie chciał, żeby się zapalił. Dobra, z mocy zejdźmy. Klap nie mamy, pamiętajmy, nie możemy ich wysuwać. Dobrze, daję ściąć wsteczne jeszcze, że trochę. Wyładować atmosferę. Dobra, troszkę zwolniłem. Jeszcze troszkę trzeba zwolnić. Nie marudź. Nie mam tego silnika, dlatego jest trudniej. Na pewno moc dołożyć nie mogę. One hundred continue. Reverse. Na jeden silnik niestety tylko. Wszystko co się da, wszystkie owiewki wysunięte. Hamulce. I zjeżdżamy z pasa. I napiszmy jako papa miski alfa traffic runway 33 vacated.
Rozłączmy się. Ja tylko jeszcze sprawdzę, z jaką mocą wylądowaliśmy. Muszę zakończyć oczywiście lot. Tam już tam to wszystko poznika. Wylądowaliśmy z mocą na 349, czyli nie jest najgorzej, bo tak normalnie też można wylądować, mając obydwa silniki i klapy jeszcze sprawdzę. Jeszcze weźmiemy i sobie załączymy powtóreczkę naszego zacnego lądowania. Tylko że z kamery zewnętrznej. I zobaczymy, jak mi to wyszło. Ten lewy silnik się w ogóle nie rusza. Troszkę buja. Ciężko było mi utrzymać. No nie było najgorzej, oprócz tego, że normalnie byśmy tyłem przytarli, ale... Nie było na pewno przytarcie. Dobrze, więc to było na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie i ja się domyślam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!